Będzie otwarty. Nie, dlaczego? Katalog jest według zapisów dyrektywy. Pani dyrektor może mnie tutaj wesprzeć swoim fachowym... Będą mogły być poszerzane, tak, oczywiście, tak, będą mogły być poszerzane, tylko według no, dość ściśle przewidzianej procedury, dającej, jak mamy nadzieję, również osobom delegowanym i firmom delegującym no, w miarę przejrzystą sytuację i dającą tę przewidywalność, która jest w procesie delegowania niezwykle ważna. I wreszcie artykuł 12, to jest artykuł, który był przedmiotem bardzo długich i interesujących negocjacji, a mianowicie artykuł, który wprowadza instytucję odpowiedzialności solidarnej. My, nie ukrywam tego, podchodziliśmy sceptycznie od początku do instytucji odpowiedzialności solidarnej i obawialiśmy się, że wprowadzenie jej w sposób nazbyt szeroki może prowadzić do sytuacji, w której firmy delegujące znajdą się w sytuacji trudniejszej niż firmy w inny sposób angażujące pracowników. Rezultatem kompromisu, który został dzisiaj w podejściu ogólnym przyjęty, jest to, że te firmy, że odpowiedzialność solidarna będzie adresowana, będzie obowiązywała wyłącznie w sektorze budownictwa. A tu musimy mieć świadomość, że odpowiedzialność solidarna już jest prawem w wielu krajach, między innymi we Francji, w Niemczech, w 8 bodaj w tej chwili państwach członkowskich Unii Europejskiej. Stąd według, na podstawie naszych kontaktów z firmami działającymi w sektorze budownictwa, te firmy już dość dobrze znają tę procedurę i można powiedzieć, że przepraszam, bo tutaj tak, głos sprzeciwu rozległ się. A zatem delegowanie ograniczone wyłącznie do sektora budownictwa, tak jak powiedziałem. Dwa, przyjęte znów szczegółowe procedury dotyczące możliwości wprowadzenia, co ważne, wiele państw członkowskich, my również, przedstawialiśmy wątpliwości dotyczące tej konieczności wprowadzenia odpowiedzialności solidarnej w poszczególnych państwach. Stąd zabiegaliśmy o to, żeby to nie był jedyny sposób na osiągnięcie zamierzonego wyniku. Bo czemu ma służyć ta instytucja? No właśnie przeciwdziałaniu nadużyć w stosunku do pracowników, na przykład niewypłacaniu im należnych wynagrodzeń. Z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia. I w związku z powyższym w rezultacie tego kompromisu zawarliśmy zapisy, które pozwalają również wprowadzić czy wykorzystać inne środki przez państwo członkowskie niż odpowiedzialność solidarna. Nie ma obligatoryjnej odpowiedzialności solidarnej. Chodzi o to, żeby cel, w którym taka instytucja miałaby być prowadzona, mógł być realizowany, czyli żeby skutecznie zabezpieczać prawa pracowników, szczególnie w zakresie ich wynagrodzenia. Czy coś pani dyrektor istotnego w sprawie solidarności odpowiedzialnej, bo znowu głos sprzeciwu, albo wręcz przeciwnie, w pani telefonie głos sprzeciwu.